What's up, beautiful people? हजुरहरूलाई आज पनि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्दैछु. हेरौँ के हुन्छ. अनि आज चाहिँ हामी अब कता जाने हो त्यही डिसाइडै भइदिइसकेको छैन. अब हुनु त निस्किसकेछ. अब हेरौँ अब कता हुन्छ. अब लुब्लिन हुन्छ कि अब यता राजिन हुन्छ. भर्सक हामी अब लुब्लिन जाने नै ट्राई गर्दैछौँ. हेरौँ के हुन्छ. हो अब यो पोल्यान्डमा अब आज ठिकै छ. घाम पनि लागिरहेछ तर ज्याकेट पनि लगाइरहेको छु होइन किनभने यहाँ वेदर चेन्ज भइदियो त छिट्टो त्यो भइदिएर. अनि हेरौँ आज के हुन्छ. तपाईँहरूलाई के देखाउन सक्छु कसो कसो भिडियो मार्फतबाट अब हेरौँ है. ल त अब फेरि पनि हामी आइपुग्यौँ त्यही बस स्टपमा. अनि हल्का गरम भएर त्यो ज्याकेट पनि निकाल्दे हिँडेर आएर यहाँसम्म हिँडेर आएर आज यहाँ रुब्लिनमा यिनीहरूको आर्मीहरूको के रहेछ र हामी ठिकै टाइमिङ पनि मिलेर यहाँ पुगिरहेछौँ. आर्मीहरूको यिनीहरूको पोलिस पोल्यान्डको आर्मीहरूको आज यहाँनिर एउटा केही फेस्टिभल जस्तो रहेछ यहाँको.
आज त यहाँ धेरै क्राउड रहेछ, त्यो भएर यहाँ अगाडि आर्मीहरूको पनि हुँदै रहेछ। यो चाहिँ लुब्लिनको मेन सेन्टर हो, ओल्ड टाउन भन्छ यसलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ सबै पुरानो यसो, अनि यहाँ चाहिँ आर्मीहरू हुँदैछ आज। अब स्पिकर पनि ल्याउनु पाएन आज, त्यही भएर अब तपाईँले राम्रो भोइस पनि सुनेको छ कि छैन हो, यस्तो छ जग्गा। O słowa powitania proszę pana generała. सबैलाई यिनीहरूले मेडल पनि दिँदो रहेछ, brązowy medal siły zbrojne w służbie ojczyzny odbiera kapitan Łukasz Brzozowski. Znak specjalny pierwszego stopnia. Kapral Rafał Krzysztof. Starszy szeregowy specjalista Piotr Pawł. Kapral. Było miejscem wielokrotnych ataków rosyjskich. Uczyniliśmy to dlatego, żeby Polska była bezpieczna. Śmigłowce uderzeniowe Apache, stąd organizacja również drugiego korpusu polskiego na wzór piątego korpusu US Army, który jest w Polsce. Na prawo! Patrz! Dla uczczenia święta 18. Dywizji Zmechanizowanej. Salwa artyleryjska!
निक ठुलो पड्किँदो रहेछ Działy, spocznij! Thank you.
त्यसको अब चाहिँ केटीहरूको रहेछ, केटीहरू केटीहरूको अहिले केटाहरूको रहेछ, अहिले केटीहरू Zdjęcia, no to jest.
Wojskowa z Lublina pod dowództwem kapitana Pawła Kołodzieja. Orkiestrą maszeruje kompania honorowa 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą kompanii jest porucznik Tomasz Kopytiuk. Jako pierwszy pododdział reprezentacyjny sztabu dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej prowadzi pułkownik Dominik Pek. Państwo zobaczyć przekrój nowoczesnej techniki wojskowej wykorzystywanej na co dzień przez żołnierzy 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jako pierwsze prezentują swój sprzęt pododdziały rozpoznawcze oraz regulacji ruchu, na wyposażenia których znajdują się motocykle i lekkie pojazdy typu quad. Dzięki swej lekkości i mobilności maszyny te znakomicie sprawdzają się w prowadzeniu zadań zwiadowczych, szczególnie w sytuacjach, w których niemożliwe jest wykorzystanie cięższych pojazdów. Motocykle z kolei są z powodzeniem wykorzystywane do regulacji ruchu kolumn pojazdów. Kolejny wóz, jaki przed Państwem prezentujemy, to specjalistyczny pojazd saperski Topola S. Jest on przeznaczony do bezpiecznego przewozu niewypałów i niewybuchów do miejsca ich detonacji. Pojazd jest wyposażony w pojemnik do przewozu wszystkich rodzajów niewybuchów o masie do 50 kg. Pojazdy te znajdują się na wyposażeniu patroli saperskiej 1. Brygady Pancernej, 19. Brygady Zmechanizowanej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Następnie na plac wjeżdżają pojazdy MRAP Jaguar. Wykorzystane są do realizacji zadań w rejonach narażonych na występowanie min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Podwozie w kształcie litery V rozprasza energię kinetyczną wybuchu, co zwiększa szanse załogi na przeżycie. Pojazdy te są znane polskim żołnierzom. Były one z powodzeniem wykorzystywane w czasie misji w Afganistanie. Pojazdy MRAP Jaguar są wykorzystywane przez 18 Batalion Dowodzenia, 18 Pułk Saperów, a także pododdziały inżynieryjne 1. Brygady Pancernej, 19 Brygady Zmechanizowanej oraz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Szanowni Państwo, współczesne pole walki wymaga posiadania rozbudowanych zdolności w zakresie zwalczania broni pancernej przeciwnika. Jednym ze środków do tego służących są przeciwpancerne pociski kierowane Spike, znajdujące się na wyposażeniu drużyn przeciwpancernych batalionów zmechanizowanych. Ich szybki i bezpieczny transport na pole walki zapewniają transportery Rosomak S, którego egzemplarz mogą Państwo w tej chwili podziwić. Do trybuny zbliża się kołowy transporter opancerzony M3. Jest to patrolowa wersja Rosomaka wyposażona w obrotnicę, na której można zamontować karabin maszynowy kalibru 7,62, 12,7 lub granatnik automatyczny kalibru 40 mm. Wozy tego typu były wykorzystywane przez polskich żołnierzy w czasie misji w Czadzie i Afganistanie. Kolejna odmiana Rosomaka, jaką Państwu prezentujemy, to wóz ewakuacji medycznej. Przeznaczony jest do szybkiej i bezpiecznej ewakuacji rannych i poszkodowanych z pola walki. Pojazdy przystosowane są do przewożenia 3 rannych na noszach i 3 w pozycji siedzącej. Wóz, który Państwo widzicie, znajduje się na wyposażeniu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. A już za chwilę przez trybunę przejedzie Rosomak w odmianie wozu rozpoznania technicznego. Pojazdy te przeznaczone są do prowadzenia napraw bieżących i ewakuacji sprzętu z pola walki. Posiadają one bogate wyposażenie specjalistyczne, w skład którego wchodzą narzędzia obsługowe i diagnostyczne, aparaty spawalnicze, wyposażenie ewakuacyjne i ratownicze oraz zdalnie sterowany wysięgnik.
Dzięki wysokiej mobilności, opancerzeniu i zdolności do pokonywania przeszkód wodnych, wozy te z powodzeniem mogą zabezpieczać działania pododdziałów wyposażonych w KT Eurosoma. Brygady zmechanizowanej oraz 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Pokaż dynamiczny, zamyka mobil. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy część oficjalnego apelu zegarów 5.18 i zorganizowanych. आर्मी कोर को सब ही रहे कृषि गाड़ी रू और एक खेले को इसकी वाला जो आर्मी हरको थियो यिनीहरूको पुलिस आर्मीको सो टेन्ट हेर्नुहोस् ट्याङ्क यसको टोप हेर्नुहोस् यो पोल्यान्डको आर्मीको पुरा चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटाहरू रहेछ सबै यो चाहिँ आर्मीहरूको यिनीहरूको यतापट्टि चाहिँ प्रोग्राम पनि हुँदैछ आर्मीहरूकै